Dzień dobry. Jestem dla was, proszę. Nie wiem, co robić. Tak pani po raz pierwszy w Tomaszowie. Jak wrażenia? Podoba się pani nasze miasto? Podoba się, aczkolwiek powiem szczerze, że nie za bardzo dużo zawsze widzę. Powiem szczerze, że moje życie polega na tym, że widzę albo rynek, albo halę sportową i hotel, stacja benzynowa ewentualnie. Więc tak samo się stało też dzisiaj, niestety rano też wjeżdżam na następny koncert, więc byłam tylko w okolicach hotelu. Ale do hotelu trafialiśmy bardzo długo, bo są jakieś przebudowy tam w centrum miasta, więc trochę pojeździliśmy po okolicy. Co dzisiaj usłyszą tamoszowianie? Usłyszą koncert pełny singli naszych piosenek, które mogą państwo znać albo z radia, z telewizji. Również takie utwory, które dobrze się sprawdzają na koncertach z różnych płyt. Jeździmy ze swoją sceną praktycznie na każdy koncert, więc co się dzieje jest nie tylko muzyczne, ale też myślę, że warto to oglądać trochę show, więc staramy się, żeby było dobrze. No, w każdym razie ja bardzo dużo też zostawiam miejsca na spontaniczne zachowanie, więc to myślę czyni koncert zawsze, każdy jest inny, więc to tak jakoś nie mam zaplanowane, co powiem między piosenkami, co się ma wydarzyć. To zależy na chemii pomiędzy publicznością, a tym, co się dzieje na scenie. Nie, to jest program, to jest praca, do której się przychodzi, jest na żywo program tam od 20 do 23 i do widzenia, nie. Idę do domu, jest zasypam w hotelu. Czyli wszystko wyreżyserowane, nie ma miejsca na spontaniczne. Nie, mówię o tym, że nie mam kamer w łóżku, jak w Big Brotherze, co jest reality show. To jest talent show, to jest program muzyczny, więc to się na pewno różni od tego, kiedy byłam w Helski, czy jest reality show, nie? Na przykład tam byłam i to naprawdę są uczestnicy zamknięci, nie mają w ogóle telefonów, nie wiem, która godzina, więc to inna dziedzina. Natomiast absolutnie nie jest nic wyreżyserowane. Ja nie dostaję scenariuszy, co mam mówić. Po prostu występują ludzie, mówimy o swoich uczuciach. Później to jest montowane, a przed nami live'y do 12 kwietnia, więc to już dzieje się, wola Boża, w ogóle nie wiemy, co się będzie działo. Po prostu są występy, my siedzimy i wiemy, że to jest na żywo i nie można niczego wyciąć, więc trzeba uważać na język. Pani Ewo, Gazeta Trybunalska.pl. Dwa pytania. Pierwsze, niedługo za pół roku miną już 2 lata, odkąd wydała Pani ostatnie albumy muzyczne. Czy może Pani zdradzić nam, nad czym Pani teraz pracuje? Czy będzie to muzyka, piosenki w języku czeskim czy polskim? Aktualnie pracuję nad singlem czeskim i polskim. To sama piosenka, tylko mamy 2 wersje językowe, więc postaramy się je opublikować w tym samym momencie, co nie zawsze się udaje. Natomiast nad płytą konkretnie nie pracuję. Pracuję nad piosenkami. Jak będę miała dużo fajnych piosenek, to wydam, a dopóki nie, to tego nie wydam. Bo myślę, że płyt już było dużo. Czułam wielką presję, żeby co roku była wydana płyta. Teraz jednak, czym jestem starsza, tym jestem bardziej krytyczna i absolutnie nie chcę wypuścić płyty tylko dlatego, żeby było, ale żeby coś miała do powiedzenia. Pytanie z drugie jest następujące. Oczywiście ma Pani świadomość, że udział w tym talent show Idol przyczynił się do znacznego wzrostu Pani rozpoznawalności i popularności. Czy w związku z tym będą jakieś konsekwencje tego, na przykład udział w jakichś projektach filmowych czy innych tego typu? Czy nadal tylko będą koncerty i występy? Projektów mamy bardzo dużo. W sensie jest ten Idol, który naprawdę jest pożeraczem czasu wielkim. Mam swój własny program w RMF-ie świeżo, więc co tydzień trzeba nagrywać program, to zupełnie inna rola nowa. Są koncerty, dochodzą koncerty specjalne. Do tego wszystkiego trzeba kiedyś pisać muzykę i tak dalej, więc nagrałam też teraz dubbing w tym roku do jednego filmu, nagrałam piosenkę do filmu, wszystko albo nic, więc dzieje się dużo, ale zawsze to jest wokół muzyki, więc te projekty gdzieś tam ciągle przychodzą, jakieś propozycje, czasami mówimy nie, czasami mówimy tak, ale nie odczułam, żeby po Idolu akurat teraz wszyscy zaczęli dzwonić z różnymi projektami. Po prostu mam poczucie, że ten rok jest na tyle pracowity, że jakby przyszły jakieś bardzo duże projekty, to nie dam rady tego zrobić po prostu. Wyzwanie. Jeszcze jedno pytanie, mianowicie takie. Duży sukces w zeszłym roku grupy Piersi, Bałkanica, czy wcześniej Kaja z Bregowiczem. Czy istnieje szansa, czy jest w ogóle taki pomysł, aby Pani usiłowała przenieść muzykę ludową, ale oczywiście w aranżacjach popowych, w takim Pani stylu, czeską muzykę
na rynek polski? To jest temat bardzo skomplikowany, bo ja brałam udział w projektach takich folklorystycznych, ale ja lubię, kiedy folklor jest folklorem, kiedy strój i śpiewam piosenki ludowe. Pamiętamy ten występ w Idolu, kiedy zaśpiewała... Tak, było stroju, ale było takie staranie. Tak. Natomiast ja uważam, że kiedy robi się folklor, a folklor ja zawsze śpiewam w języku polskim, jest to akurat Czechy są jeszcze zupełnie innym tematem, to trzeba być takim zespołem, trzeba to robić. Jest taka grupa Czechomor na przykład w Czechach, która cały czas pisze takie piosenki albo śpiewa ludowe piosenki na popowo. Jeżeli ja robię normalny pop, a później wychodzę z piosenką folklorystyczną nie wiadomo po co, nie widzę powodu. Ja lubię, kiedy jestem na scenie, robię swoje, idę do domu, ubieram strój z rodzicami na bal górolski, tam się bawię. Tam śpiewam piosenki ludowe, ale... Albo mnie ktoś zaprosi do takiego projektu i bardzo chętnie wystąpię, bo lubię folklor, ale żebym sama na przykład tworzyła coś takiego, uważam, że trzeba być, trzymać się trochę swojego i nie robić wszystko po trochu, ale być po prostu w czymś konkretnym dobry. Rozumiem. To się staram.